Z okazji Święta Flagi w bolesławieckim rynku odbył się uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji bolesławieckich instytucji, szkół i organizacji oraz Miejskiej Orkiestry Dętej Bolesławiec. Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej flagę państwową podnieś! Dzisiaj, jak to już było powiedziane, obchodzimy Święto Flagi, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, które jest bardzo symboliczne. Symboliczne, bowiem termin 2 maja został wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej nieprzypadkowo. On nawiązuje do znaczenia flagi polskiej. Tutaj trzeba kilka słów na ten temat powiedzieć. Biało-czerwone proporce towarzyszyły rycerstwu polskiemu już w XV-XVI wieku. Obok herbów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli białego orła symbolizującego koronę polską i pogoń litewską. I ten kolor biały i czerwony był symbolem jedności tej wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów aż do XIX wieku, kiedy wreszcie ruszyły ruchy narodowe litewskie i oni z tego zrezygnowali. Ale bieli czerwień przez te stulecia zawsze towarzyszyła ważnym wydarzeniom. Kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja w 1791 roku, takim symbolem rozpoznawczym były biało-czerwone szarfy na kontuszach panów i biało-czerwone suknie kobiet. To był symbol tego jednoczenia się w próbie odradzania i ratowania Polski przed rozbiorami. Jak wiemy, to się nie udało, ale już w Księstwie Warszawskim, które powstało za wolą Napoleona Bonaparte, ustalono, że bieli czerwień to są symbole Polski i te symbole towarzyszyły Polakom w czasie powstania listopadowego, styczniowego, przy wszystkich zrywach wolnościowych aż do XX wieku. Jak one ważne były, widać było chociażby w 1916 roku, kiedy to Niemcy wyrzucili Rosjan w czasie I wojny światowej i społeczeństwo polskie masowo dekorowało okna, wszelkiego rodzaju miejsca biało-czerwonymi flagami. Podobnie było w 1944 roku, w czasie i Powstania Warszawskiego, ale też kiedy Armia Krajowa bądź też oddziały Armii Czerwonej usuwały Niemców, wtedy również wszędzie pojawiały się biało-czerwone flagi, które symbolizowały: tu jest Polska, jesteśmy Polakami. W czasach komunistycznych 2 maja był dniem ściągania flag. Po 1 maja chciano bardzo szybko uprzątnąć biało-czerwone flagi, tak aby nie towarzyszyły zakazanemu świętu Konstytucji 3 maja. Stąd ten nasz szacunek do flagi, która jest symbolem jednoczącym Polaków. Ale też kiedy mówimy o tym, że flaga symbolizuje, mówi nam, tu jest Polska, zawsze trzeba zapytać, jaka Polska? Ja przypomnę, że bieli czerwień to również symbol solidarności. Solidarność, czerwony, znany wszystkim na całym świecie znak rozpoznawczy największego ruchu społecznego w historii ludzkości. 10 milionów ludzi, bieli czerwień. Nasz wielki rodak Jan Paweł II powiedział, że solidarność to jest zawsze jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. I właśnie takiej
Polski chcemy i takiej Polski wszystkim nam życzę. Podczas uroczystości swój wiersz pod tytułem Dom i Ojczyzna odczytał Zbigniew Kazimierski. Witaj, Biały Orle, stulecie niepodległe. Sylwetka twoja oparta na wzorze z linii pierwszej. Zrodzony zostałeś tu, na bolesławieckiej ziemi, w kolorze śnieżno-białym, w otoczkach czerwieni. Osiadłeś po nami na piaskowej kolumnie opasanej w koło flagą biało-czerwoną, z podniesioną głową patrzysz w orlej dumie na uroczystość od dziś obchodzoną. Tuż obok podziemny ciek akwen zasila. Ptaki przepięknym głosem śpiewają, a w koło zespoły szkółciem otaczają z nazwiskiem wielkich ludzi i nadzieją. Z zachodniej strony rzeka Bóg miasto otacza, a niedaleko wały Chłobrego historia oznacza. Dalej zielone bory dolnośląskie wzdłuż i wszerz, zaś o stojach leśnych dokarmia się wolny zwierz. To wciąż nasz dom, nasza ojczyzna, więc trwaj tu, orle, jakby na straży. Historia wielka cię wyznaczyła, niech zawsze pamięta to każdy. Niech więc twa orla czujność miastu i ludziom codziennie służy, a twoja orla wzniosłość niech w spokoju trwa jak najdłużej. Bądź tu, orle biały, dla chwały, a dzieci będą o tobie pieśni śpiewały.